Witajcie kochani na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, który w tym roku odbywa się pod hasłem Górale Świata Sercem Zakopanem. To, że nie widzimy się nazy w opuścianej izbie, nie znaczy, że folkloru w Zakopanem nie ma, bo jest. Widzimy się dzisiaj na warsztatach regionalnych, które poprowadzi znamienita artystka, utalentowana malarka Barbara Baniecka-Dziadzio. Witajcie. Witam wszystkich, witam Państwa. Na dzisiejszych warsztatach, oprócz tego, że maluję na szkle, to zajmuję się robieniem biżuterii z filcu, biżuterii malowanej, biżuterii z użyciem różnych materiałów. A tak dzisiaj Państwu chciałam pokazać, jak przygotować na kawałku filca, jak w ogóle ufilcować czesankę. Może powiem jeszcze, zanim zaczniemy robić, powiem króciutko o historii, ponieważ pierwsze w ogóle wzmianki o suknie pochodzą z VII wieku przed naszą erą z Azji Mniejszej i zawsze cieszyło się po prostu filcowanie. W XIX wieku wynaleziona przez Anglika gremplarko-czesarka, która ułatwiła życie. Znana Coco Chanel wytwarzała tak zwany tweed, ponieważ tkacze, którzy wykonywali ten tweed, znany materiał angielski, właśnie w rzece pomiędzy Szkocją a Anglią, w rzece zwanej tweed, płukali te tkaniny. A ja dzisiaj Państwu pokażę podstawy techniki filcowania na mokro, a potem pokażę, jak filcuje się na sucho. Bardzo zapraszam. A więc tak, układamy sobie cienkim, w zależności czy chcemy zrobić grubą, czy cieńszą tą tkaninkę, to układamy sobie warstwa na warstwie, bardzo cienko, układamy sobie wełnę. To w zależności jak chcemy, żeby była grubość, to tak układamy tą wełnę, z jakiej chcemy, żeby był filc, tak? Tak. Pierwsze wełnę ułożyliśmy w tą stronę, żeby jedno tak stopniowo zachodziło na drugie, a teraz w tą stronę układamy, w tą stronę, również żeby kawałki czesanki zachodziły na siebie. O. Teraz dajemy drugą warstwę. Drugą warstwę, damy trzy warstwy. Żeby to też nie było grube. Proszę bardzo. Są różne rodzaje wełny. Są szetlandzkie, są właśnie owcze wełny, są wełny angorki, na przykład z królika. Mamy z alpak, najpiękniejsza, najdroższa, jedna z najdroższych wełn to jest z alpaki. I z młodej alpaki, szczerze się wtedy alpaki do 8 miesiąca i ta wełna jest bardzo cenna, ponieważ nosząc te ubranie, w jakiej jesteśmy temperatury, to one i tak zawsze zachowują swoją temperaturę. I teraz proszę popatrzeć, znowu damy w tą stronę jedną warstwę. Idzie teraz trzecia warstwa i znowu jest w drugą stronę układana, tak? Tak, trzy warstwy. To wszystko zależy, co my chcemy zrobić, prawda? A wełnę z łowiec na syk tu też można wykorzystać. Można. W sumie najlepszy, najprościej się dostęp. No tak, no to przecież sukno robią, prawda? Tylko w inny sposób, bo są różne techniki. To jest taka najprostsza. To się, one mają, te wełny mają bardzo dużo lanoliny i mają takie, one się bardzo dobrze spilśniają, bardzo dobrze się filcują. O tak. Kończymy trzecią warstwę. Kończymy trzecią warstwę. I ja patrzę, przyglądam się, ja tu na razie nic nie robię. Patrzę, obserwuję. Troszkę ugnieciemy. I teraz robimy sobie wzór. A to teraz jak już mamy przygotowane te trzy teraz warstwy, to mamy to przygotowane. I zrobimy sobie. To trzeba uważać, czy chce się zrobić, żeby linie były cieńsze, czy to wtedy trzeba tak tą wełnę rozłożyć, albo może tak zrobimy w tą stronę. Gdyby był grubszy wzór, to wtedy bierzemy więcej wełny. Więcej, albo ją po prostu rozkładamy, w zależności co chcemy uzyskać.
To jaki wzór powstaje? Zrobimy parzenicę, taką po prostu graficznie zarysowaną. A skąd pomysł, żeby filcować czesankę, żeby robić biżuterię z filcu? Oj, to ciągle człowiek czegoś poszukuje. Był taki czas, że tylko malowałam, potem zaczęłam poszukiwać czegoś innego. Zrobiłam też sporo różnych kursów ze tych właśnie sztuki hobbystycznej. Potem ciągle coś poszukiwałam, bardzo dużo robiłam biżuterii. Się podobała, sama bardzo lubię w ogóle biżuterię, w związku z tym no, daje mi to radość. Za grube. Można jeszcze, ja robię, zaraz pokażę Państwu, co, bo nie tylko to, co robię, to może służyć potem jako ten na przykład taki element graficzny parzenicy. Można to potem filcować, ja pokażę jak, w tkaninę wełnianą. Można wykorzystać na biżuterię, no pomysłów może być bardzo wiele. To jest taka podstawa filcu na mokro. Czyli filc należy na mokro robić, tak? Ale i na sucho. Na sucho też można? Tak, pokażę. Czyli mamy dwa sposoby na filc, i na sucho, i na mokro. Tak. To akurat będzie na mokro. To będzie filcowane na mokro. Już mamy prawie ułożone. Troszkę. I już widzimy, jak nam powstaje zarys parzenicy góralskiej. Tak. Taki bardzo prosty, był uproszczony, bez dodatkowych elementów, bo tutaj wchodzi, w środku jest bardzo dużo. Są właściwie te trzy kolory, czarny, czerwony i zielony. Tutaj, bo co nie schowamy, to nam się filcuje, prawda? Tutaj jeszcze zrobimy sobie. Trzeba się pilnować, żeby te kolory zachowały oddzielną strukturę, żeby nam tak nie zachodziły, tak? To znaczy bardzo różnie, no czasami nie da się idealnie wyfilcować, dlatego że coś pod wpływem, bo ja tarcia, ja pokażę jak to będzie wyglądało, no coś się na tam może przesunąć. Mamy kolor czerwony, pewnie będzie też zielony, jak przystało na parzenicę. Co te dwa kolory powinny być? Bez przerwy coś się. No trzeba się pilnować, bo wełna
pracuje. Też pracuje, też się rusza, jakby żywo była. Ale palce wdane, bo szybko, ładnie, zgrabnie idzie. Ja by pewnie kończyła dopiero na układaniu tej pierwszej warstwy szarej. Nie, no wszystko ja bym miała zrobić. Wszystko to jest kwestia wprawy i jeszcze się potem pokażę Państwu szal, który jest filcowany na jedwabiu. To jest też jeszcze inna technika, też pracuje się wełną czesankową. Pokażę, jak się robi kostki na sucho, kulki. No można naprawdę, można spódnicę na szczotce sobie ładnie wyhaftować. Dużo ozdób i biżuterii można wykonać samemu. Można. Trzeba mieć no, troszkę chęci. Pomysł. Myślę, że tak. Myślę, że dużo chęci i cierpliwości. Cierpliwości przy każdym takim rękodziele trzeba troszkę mieć. Ale potem efekt się słoku. To potem uspokaja takie temperamentne osoby, jak się właśnie coś twórczo robi. Jedna kulka. Oj, teraz pewnie jeszcze zielony kolor pójdzie. Tak, jeszcze idzie czerwony. Zaczerwony do środka. Troszkę powiększymy. Będzie znaczną, bogato zdobiona parzenica, tak jak zdobione były portki w latach 50. Te parzenice były takie wielkie, tak bogato różne, tak, zdobione, też, takie tak. Grubo wysywane. Tak. Takie filcowanie i robotę z wewną, to najlepiej chyba w środku robić, bo na polu to jakby nam przyszedł wiatr, jakby nam to sieć koło zduchał, to nie ma. To by się nie dało. Bo trzeba było po te godzić po obórze i wełnę zbierać. Albo po drzewach. Albo po drzewach. Tak. Tu poprawię jeszcze, żeby to stanowiło jednolite. Tak. Trzeba uważać, żeby nie wychodziło raczej poza linię naznaczoną tutaj tą czarną. Teraz użyjemy koloru zielonego. Zrobimy sobie.
A gdzie można nabyć taką wełnę? Można sobie przez internet, w sklepach takich dla plastyków czy coś, nie ma problemu. Są bardzo różne wełny, jest dużo, dużo przyrządów do filcowania. Ja też Państwu za moment pokażę taką na przykład szczotkę, na której się właśnie na sucho filcuje. Proszę pokazać. Tu mamy szczotkę do filcowania na sucho. Ja jeszcze co prawda nie wiem, jak się to używa, ale myślę, że za chwilę się dowiem ją i Wy przed monitorami też. Bo parzenica będzie filcowana na mokro. Tak, mniej więcej przygotowane. Może troszeczkę jest za dużo zielonego. Zaraz tu zmienimy. O, proszę. Teraz zaczniemy filcować. Tak już tak, o, tu znowu coś uciekło. Trzeba sobie jeszcze posprawdzać. Ja może... Trzeba poukładać sobie, zanim zaczniemy, bo potem już jest trudno poprawić. I tak jak założymy, tak potem on będzie tak. Wzór. Teraz mamy taką siateczkę. I tą siateczką przykrywamy sobie. O, tu się nam zrobiło, to powinien być taki rąb. Tą siateczką przykładamy. I tutaj mam... Podstawą też jest przy filcowaniu gorąca woda i zwykłe szare mydło. Ja to mydło po prostu starłam, rozrobiłam w gorącej wodzie i będę to teraz polewać. Można również samą gorącą wodą i przez tą siateczkę smarować mydłem, ale wtedy można zepsuć wzór. W związku z tym ja teraz sobie... Mamy rozpuszczone mydło z ciepłą wodą i przez siateczkę pryskamy naszą czosankę, na wzór, naszą parzenicę. Podstawą jest szare mydło. Tu widzę, że zrobimy albo jeszcze zrobimy sobie może tak, że ja teraz na tą gąbkę nalewam tego i moczę. I moczę i przyciskam. A, i to się tak przycisko i musi. Tak. Widać, jak pod wpływem. No pod wpływem, właśnie to wełny mają to do siebie, że pod wpływem ciepła tarcia one po prostu się filcują. O, tu ja jeszcze mam możliwość poprawienia, bo wyszło poza linię. Tak, to ja to sobie jeszcze poprawię. Tutaj też mi coś spadło za bardzo. Jeszcze jestem w stanie to poprawić. I tak na zasadzie takiego dociskania, włączania tej wody z mydłem, nie? A to się nieraz właśnie rozjedzie. Trzeba poustawiać. Co się zdejmę? Jeszcze mam możliwość, oczywiście bardzo delikatnie, żeby nie zniszczyć. Już ta wełna trochę nabrała tej wody z mydłem. Ale jeszcze można poustawiać, jakby się coś poprzesuwało, poprzekręcało. To na tym etapie można sobie jeszcze można poprawiać. Tu się też troszkę rozjechało za dużo. Wzorek, żeby był równo i żeby efekt końcowy nas cieszył. Tak. Dalej porządnie to spłukujemy. Moczymy całą powierzchnię tej
tej czesanki, tło, na której bazuje ta farzenica. Faktycznie dużo tej wody z mydłem. Dużo wody z mydłem, tak. Musi być dobrze namocone. Bardzo, to jest podstawa. I teraz, o, tu jeszcze sobie poprawię. I siateczka z takimi drobnymi ockami, tak, drobno musi być, nie? Tak. I teraz proszę zobaczyć. Wszystko się filtruje pod wpływem tarcia. A i to normalnie ręką filcujemy. Tak, tylko trzeba ostrożnie, nie? A potem jeszcze pokażę. To tak do końca ręką nie. No to jest tak, proszę spojrzeć tu na tą parzenicę. To jest tak wyfilcowane, że jest sztywne. A poza tym już nawet podstawą była biała czesanka. Ona jest tak dobrze wyfilcowana, że nawet przeszła na drugą stronę. A więc proszę Państwa, tutaj jest filcowanie na mokro. Tak jak mówiłam, układamy warstwę bazę z czesanki, następnie robimy wzór i potem przykładamy siateczkę i polewamy gorącą wodą z mydłem, i żeby było bardzo ciepła woda i mydło. I po prostu metodą tarcia, ja sobie to tak przykładam, i trzeba w prawą stronę mocno i przez długi czas trzeć, sprawdzając, żeby nie zakłócić wzoru. I po pewnym czasie jest wyfilcowane i wtedy po prostu ten nasz kawałek filcu, o proszę, on już jest wyfilcowany, ten nasz kawałek filcu po prostu musimy wypłukać w ciepłej wodzie. Filco już jest efekt końcowy, czesanka jest wyfilcowana ze znakiem graficznym, bardzo na szybko to zrobione. A teraz chciałam Państwu jeszcze pokazać, że jak można na sucho filcować. Kawałek elementu z tej parzenicy i z drugiej strony pokażę Państwu, jak można, możemy to robić oczywiście na tkaninach naturalnych typu wełna, możemy to filcowywać w elementy jakiegoś stroju. To jest tak zwane filcowanie na sucho, czyli jedno do drugiego będzie przylegać i wokół tego jeszcze na tak zwanej szczotce, proszę zobaczyć, to jest szczotka, o już mi się tutaj zaczyna, ponieważ one są takie bardzo, ta igiełka do filcowania, to jest specjalna igła do filcowania, która ma takie ząbki i my kłując ileś tam razy w jedno miejsce powoduje, że po prostu jeden element łączy się z drugim. Musi być dokładnie, żeby nam to nie uciekło. A potem jeszcze do tego, o proszę, jak ładnie. To jest bardzo żmudna praca, wymagająca cierpliwości, ale i dająca odprężenie. Musi być specjalna właśnie szczotka, albo może być gąbka. Te igły mają, tak jak mówiłam, specjalne takie zadziorki, bo one wtedy... One takie muszą troszkę dropać, nie? Dropać, żeby się jedno z drugim, tak. Bo myśmy tutaj wycięli, Pani Kasiu, kawałek elementu tej parzenicy. I teraz sobie uzupełnimy, bo nam tu brakuje, o. To wtedy... Czyli na bieżąco, co kanon brakuje? Na bieżąco. I my możemy sobie, może sobie Pani spódnicę tak zrobić. Że sobie Pani zrobi kawałek na mokro, wzory, nie kochana, zrobi sobie Pani na mokro, wyfilcuje wzór jaki chce i może Pani w wełnianą spódnicę sobie właśnie na sucho filcować. Tu uzupełnimy, ponieważ jest tu kawałeczek białego,
to my to uzupełnimy. Będę prógować, tak, że na następny festiwal będzie spódnicę wyfilcowaną. Będzie. O, proszę. Już teraz będę wiedziała, jak. Uzupełniamy. To po tegorocznym festiwalu bieram się do roboty, żeby na przyszły rok zdążyć pięknie wyglądać, wyfilcować sobie nową spódnicę. No to jest bardzo fajna zabawa. Oczywiście bardzo trzeba uważać, bo można się bardzo pokuć. Zrobimy sobie teraz z zielonej obwódkę. Bo nam też tutaj brakło. Zielonym obudujemy sobie, żeby było ładnie. Oczywiście pokazuję Państwu samą technikę. Zaraz jeszcze opowiem, co można z tą wełną robić. Zrobimy dziubek. Bardzo przyjemne, fajne efekty są. Samemu można sobie wymyślać i wzorki, i kolory. Na co mamy ochotę. Nie i na spódnicę, można te zimarynarki i płosce, takie grubsze, co na jesień. No zimowe, szale, ja tu pokażę zaraz szal. I tak dalej, takie oczkośmy. I teraz ściągamy. Proszę zobaczyć, jak jest wyfilcowane od spodu. Mm-hmm. Czyli wszystko to weszło, połączyły się dwie części. Teraz pokażę, i to jest ta szczotka, albo może być gąbka. Musi być, bo wiadomo, że te igły nie mogą, muszą mieć taką... lekko wchodzić, żeby tak. Lekko wchodzić. Teraz pokażę. Tutaj są korale, które wyfilcowałam, łączone z koralem. I pokażę, jak się taką kosteczkę robi. Biorę sobie kawałek tej wełny. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ zdarza się, że wbije się w rękę tą igłę. Jest to dość bolesne. I już mamy. I nadajemy, jeżeli nam tu kawałek wełny wystaje, to my ją zbieramy i do środka. I do środka. I tak z każdej strony i ona wtedy jest właśnie twarda. I potem jest właśnie, może być taki efekt, to można sobie takie korale zrobić. No piękne, czerwone. I czerwone. Pasują do góralskiego. Ale możemy również na sucho wyfilcować kulki. Na sucho, czyli tak samo igłą, ale łatwiej jest na mokro. A. Tak samo bierzemy wełenkę, tą wełnę, kawałek wełny bierzemy. Ja pokażę tak tylko. I moczymy tak samo wodą z mydłem. No i trzeba po prostu w takiej niszy tu w dłoni robić kulkę, aż ona będzie po prostu twarda. Przybijamy to potem igłą. Tu jeszcze są takie malowane. Tu są korale zrobione na kulkach drewnianych z Tybetu. Takie korale zrobiłam. Tu są korale malowane. Tu mamy jeszcze jakieś tu mamy broszki. Tu jest szal. Tu mamy ten szal. Ja robię też jedwabiu szale, ale ten szal jest akurat
Moja przyjaciółka jest specjalistką w robieniu szali na jedwabiu i bazą jest, musi być znowu natur, tak jak bazą, żeby filcować, musi być wełna, tak tutaj bazą jest naturalny jedwab. I po prostu to jest cała technika, że my sobie układamy, o proszę, to jest czarny jedwab i na tym jedwabiu układa się wzór, jaki chcemy, z jakich kolorów i tak samo folia, tak samo, to już jest cała skomplikowana technika i to jest bardzo pracochłonne. Można sobie taki naszyjnik wyfilcować. Także kochani, jak sami widzicie, można, jakie nam tu gdzieś cudeńka powstaje, można i szol, i kurole, i broszki, i kulcyki, i torby można ozdobić. I osana przyszły rok spódnicę ozdobiem. Kochani, wielki, wielki Bóg zapłać za dzisiok. Były to warsztaty regionalne Etno Biżuteria z filcu. Prowadziła Barbara Baniecka-Dziadzio. Wielki Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.